Witam Was w nowym filmie na kanale. Jak wspominałem, pokażę Wam też wersję tej zabawy na niszczycielu z działami. Tutaj mamy do dyspozycji działa i torpedy. Bitwa rozgrywana ze streama to była ostatnia, nie jestem na jakoś mega obfita w fragi i obrażenia może, ale dosyć ciekawy wynik expo podstawowego. Gramy tutaj sobie z kapitana w dywizjonie. Graliśmy jeszcze z... nie pamiętam teraz niku. Graliśmy we trzech w dywizjonie i bawiliśmy się naprawdę świetnie na tym streamie. Polecam. Znaleźliśmy sobie już taką mini taktykę na ten stream, ale nie będę wam zdradzał. Zobaczymy. Pewnie i tak wam powiem, ale na razie zaczynam tutaj w tajemnicy. Mieliśmy rozplanowany mniej więcej jakiś taki, w sumie rozplanowany plan, no znowu geniusz mózgowy. Musicie mi wybaczyć, ale przy tej temperaturze mózg podpowiada naprawdę bardzo głupie rzeczy do gadania. Ogólnie moją opinię już znacie, ja ją podtrzymuję. Jest to naprawdę bardzo fajny tryb, podchodziłem naprawdę sceptycznie na początku, a gra mi się w niego naprawdę fajnie. Zarówno mogliście zobaczyć to na streamie, na pewno jak już to wyjdzie na serwer normalny, to też będę w to grał, bo jest naprawdę, naprawdę fajnie, dużo zabawy, zwłaszcza gdy zagra się w dywizjonie, gdy zagra się w 3 osoby przeciwko te 3 teamy, bo przypominam, że to nie jest tak, że gramy 3 na 9, tylko tu są jeszcze 3 teamy oddzielne, są 3 teamy, w zasadzie są 4 teamy, my i 3 ten, który walczą między sobą, to jest tak 3 vs 3, pamiętajcie, i dodaje naprawdę dużo frajdy, bo można się czasami wpakować komuś w trakcie, jak się wymieniają, i tą potyczkę po prostu wygrać. W sumie nawygrywaliśmy całkiem sporo. To jest odpowiednik Kabarowska, i on jest naprawdę, jest chyba najszybszy ze wszystkich. W dodatku mamy, nie dość, że mamy torpedy, to jeszcze mamy działa. Torpedy się dosyć długo przeładowują, ale jak zobaczycie, można z nimi troszkę zdziałać, bodajże 110 mają prędkości węzłów. Raczej są opcjonalne, tutaj chodzi o te działa. Normalnie mamy na nich przeładowanie bodajże 10 sekund, tu się nie udało, wciągnąłem torpedę, ale jak odpalimy sobie doładowanie do działu, to wtedy przeładowanie mamy 10 sekund, przepraszam, 5 sekund. I wtedy te działa robią naprawdę fajną, można z nich normalnie jak z karabinu ładować. Robią fajną miazgę z tych i można niekiedy kogoś zaskoczyć. Na pewno jest to już w tej chwili mój ulubiony okręt z tych wszystkich. Na pewno będę nim grał na normalnym. Graliśmy też innymi okrętami. Jest taki błąd na tym testowym. W sumie obecnie już się skończył testowy, pewnie niedługo będzie druga runda. Że nie można, jak nie działają wam torpedy, nie możecie strzelać, to wciskacie mapę pod M i wychodzicie escape'em i wtedy to strzelanie powinno wam wrócić. Jest to zgłoszone na forum, także myślę, że w drugiej fazie testu już to poprawią, że nie przyjmuje tego lewego klika. Normalnie wszystko działa, tylko nie możemy strzelać, ale to kapitan podobno znalazł rozwiązanie i podobnież działa. Ja niestety nie miałem okazji przetestować i tak cieszę się, że mogę to dzisiaj nagrać, bo powiem szczerze, jak włączyli serwery, to się obawiałem, że nie będę mógł tej powtórki wam pokazać, ale cieszę się, że mogę, bo obiecałem wam powtórkę na niszczycielu z działami. No i proszę bardzo. Najważniejsze, o tutaj fajnie torpedy wlazły, jest frag praktycznie cały dla mnie, niestety się fajczę, ale tutaj ta RK też się szybko przeładowywuje. Podoba mi się to zbieranie, to taki właśnie typowy Battle Royale mamy. Nie zwracajcie uwagi, bo strzelać będę bez scope'a, bez shifta, no i czasami te pociski będą latać, tak jak widzicie, byle jak, gdybym strzelał z shiftem, to wchodziłoby znacznie lepiej, ale to jest zabawa na streamie i chodzi tutaj tu już o czystą zabawę, także tak mi się po prostu grało, jakoś tak przyjemniej, ale widzicie, że i tak te obrażenia wchodzą całkiem konkretne, to 1,5, tutaj 700 i co chwilę te niszczyciele. Wydaje mi się, że ten okręt może dostać lekkiego nerfa, tak samo jak odpowiednik Daringa, bo tam jest odpowiednik Daringa, on jest na torpedy i z jego główna bateria działa jako dodatkowa. No tutaj zmościłem, powinienem znacznie, gdybym wcześniej lepiej celował, to najprawdopodobniej gościu by już nie żył, a tak muszę się jeszcze za nim gonić, tam go kombinować, no niestety. I myślę, że zarówno ten okręt, jak i tamten mogą dostać lekkiego nerfa. No właśnie, gościu puścił naprawkę i się naprawił, także myślę, że już miałbym kolejnego fraga. No mam już 41 tysięcy. Mieliśmy serię chyba 4 czy 5 wygranych pod rząd, także jeżeli gra się w dywizjonie i zastosuje się naszą taktykę, to macie 90 co najmniej procent szans na wygraną. Jeżeli wszystko wypali taktykę tak jak trzeba, bo to musi jeszcze współpracować przeciwnik lekko, to wtedy macie naprawdę bardzo duże szanse na wygraną.
No i poszła odpałka, myślę, że tutaj już gościu ma policzone, policzone swoje sekundy, pali się, zostało mu 500 HP, na prawdopodobnie zaraz dokładnie działami go dobije. Zostaliśmy 3 na 3, dolosowało nam fajnie, gościa ogarniętego też, bo czasami wiadomo, trafią się różni, który tam popłynie sobie na środek i bo popłynie sobie sam na 3, nie popłynie. Pamiętajcie, tutaj najlepiej jest płynąć sobie wszyscy razem, ustalić sobie, nawet nie musicie się odzywać na czacie, wystarczy sobie kliknąć punkt na mapie i zazwyczaj osoby już rozumieją, że wszyscy płyniemy tam i to jest to klucz, żeby się trzymać razem. Pamiętajcie, że możecie walić torpedami, friendly fire jest wyłączony, możecie zbierać torpedy swoich, lepiej tego nie robić oczywiście, bo te torpedy dalej płyną, dalej mogą kogoś uszkodzić, ale tak czy siak można sobie nawet z randomami tutaj się naprawdę bardzo fajnie pobawić. Rozmawialiśmy na streamie, bo trochę mi to przypominało Wodny Świat, ale doszliśmy razem do wniosku, że nie do końca film Wodny Świat, bo gdyby to był Wodny Świat, to by tu nie było tych budynków i ziemi. Co prawda oni tam znaleźli później ziemię, ale podstawa filmu było to, że jednak jej nie ma. I to, co mi się też podoba bardzo, możliwe, że mówiłem to w pierwszym filmie, to to, że możemy zostać sam na 3, ale nie wiemy, czy to jest jeden team, czy to są 3 teamy, przepraszam. Możemy tak naprawdę wszyscy się kitrać, bawić jakoś tam dziwnie, próbując unikać się tak naprawdę i nie wiedzieć o tym, że tak naprawdę jesteśmy każdy z innego teamu. I to mi się podoba, bo dodaje to też takiej, jakby to nazwać, adrenalinki do samej bitwy, gdzie trzeba to z rozwagą podchodzić i udało mi się nawet raz wygrać bitwę, gdy zostałem sam na 3, bo chłopaki nie ogarnęli i widać było, że są z jednego teamu, bo widziałem, jak ich torpedy walą w nich i oni po prostu nie ginęli. No i zostaliśmy 2 na jednego. Niestety nasz kolega, którego dolosowało, zginął, gościu zrobił 2 fragi, Nez Marka, też fajny nick, został Atomic Rage, czyli też okręt, który działa, który skupia się na swoich działach, co prawda torpedy też są, także trzeba uważać, no ale tutaj rozwijamy prędkość 75 węzłów, nawet gdy się kręcimy lekko, także jest moc, no i Atomic Rage zaraz najprawdopodobniej pójdzie na dno, a my sobie pewnie przejdziemy do podsumowania, poszły torpedą, chyba je wciągnie. Tak jest, przejdźmy sobie do podsumowania. Bitwa szybciutka, wygrana, 3 fragi, 61 tysięcy, fajnie, 111 obrażeń, misje, które tam są, są misje do wykonania, podoba mi się to strasznie. Mamy 1300, prawie 1400 podstawowego expa, widzicie, jak się to rozłożyło, wygrana. Oczywiście jedyna bitwa, zazwyczaj kapitan przewodził, zazwyczaj kapitan był na pierwszym miejscu, bo oni tam troszkę dłużej pograli, w ten tryb już mają to ogarnięte, bardzo fajnie. Na pewno będziemy grać też na zwykłym serwerze, wiem, że się powtarzam, ale strasznie się jaram tym trybem. Podoba mi się taka odskocznia od random, 62 tysiące na plusie, to jest chyba bez żadnych flag, bez niczego, można to tam troszkę jeszcze podboostować, ale raczej nie powierzałbym tutaj jakoś wielce na zarabianie hajsu, jednak skupiłbym się tutaj na dowódcy, można na zróżno wrzucać flag i sobie expić. No cóż, to by było chyba na tyle z mojej strony. Pamiętajcie podsyłać bitewki, e-mail w opisie jak zawsze. Zapraszam na streamy. W poniedziałek nie było, bo jeszcze mam resztki katarku, ale już mi przychodzi jutro stream normalnie o 20. Także zapraszam. Ten upalny, piękny dzionek. Mam nadzieję, że w końcu spadnie jakiś deszcz, bo w Kielcach nie było deszczu już bardzo długo. I mam nadzieję, że się troszkę schłodzi, chociaż się wcale na to nie zanosi. To by było na tyle już całkiem ode mnie. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do usłyszenia w następnych materiałach. Hej, cześć.